Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairy. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc wyszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć Jego płaszcza się dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Gdy Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich. Wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast stała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieni wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Myślę, że dzisiejsza Ewangelia jest w miarę tak prosta, poza tym wielokrotnie już chyba rozważaliśmy ją, mówiliśmy, tłumaczyliśmy. Chciałbym dzisiaj nie wracać za bardzo do tej Ewangelii. Chciałbym tylko i wyłącznie powiedzieć o tym, że to jest Ewangelia o wierze. Ktoś by mógł powiedzieć: no bez przerwy o tej wierze. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli tej wiary nie będziemy umacniali, nie będziemy też dodawać do tej naszej wiary rozumu, wolnej woli, dobrej woli naszej, to ta wiara będzie coraz bardziej płytka. Proszę zauważyć, co się dzieje na przykład z dziećmi, bo taką mam możliwość zobaczenia dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej. I można powiedzieć, że właściwie większość z nich zdecydowanie pięknie przygotowuje się. Potem obserwuję też takie dzieci, które chodzą w miarę systematycznie do Pana Jezusa, czyli przyjmują na przykład pierwsze piątki miesiąca i dalej są w kościele, przyjmują Pana Jezusa. Jak widać wyraźnie, jak ich duchowość się rozwija. No i nie będę tłumaczył drugiej strony, bo lepiej nie. Dlatego też pamiętajmy, jeśli ta nasza wiara będzie coraz bardziej motywowana właśnie tym rozumem i wolną wolą, oświeconym wiarą, to naprawdę pójdzie we właściwym kierunku.
I wtedy nie będzie czegoś takiego, że a, ja już przestałem chodzić do kościoła, bo ja już nie wierzę i tak dalej. Takie jakieś czasami bardzo płytkie argumentacje. Z tej Ewangelii chciałbym dzisiaj wyciągnąć tylko jedno. Czemu podnosicie wrzawy i płaczecie? Dziecko nie umarło. Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie. Nie umarło. On wierzy, że Bóg, Ojciec mu pomoże. Idzie z pełną wiarą. Z czym się spotyka? I wyśmiewali go. Proszę zauważyć, że to jest w tej chwili bardzo wielki problem, zwłaszcza dla młodych ludzi, ponieważ wielu z nich nie przychodzi do kościoła czy do spowiedzi świętej, do sakramentów świętych. Dlaczego? Bo boją się wyśmiania. Trzeba się z tym liczyć, że cię wyśmieją w kościele, wyśmieją cię w pracy, gdzieś tam w twoich miejscach, że jeszcze chodzisz do kościoła. Trzeba się z tym liczyć. I to wyśmianie ofiarować Panu Jezusowi, kiedy przyjdziesz na mszę świętą w niedzielę, to ofiaruj to. Że ci było bardzo przykro, że ktoś cię wyśmiał. Z czegoś, co jest dla ciebie bardzo cenne. No i dlatego też proszę pamiętać, że to nie jest nic złego, że nas wyśmieją. Pana Jezusa też wyśmiewali. Więc jesteśmy w tej samej drużynie, jakby się ktoś pytał. Druga myśl to jest myśl, którą zaczerpnąłem z dzisiejszego gościa niedzielnego. Tam ojciec Tomasz, ksiądz Tomasz Jaklewicz przypomniał nam fragment katechizmu Kościoła katolickiego dotyczącego właśnie drugiego czytania, czyli mianowicie chodzi o to, aby się dzielić z dostatkiem z potrzebującymi. I tak jak to było właśnie w czasach świętego Pawła i później, tak samo jest do dzisiaj. Chcę przypomnieć wam wszystkim, którzy stanowicie Kościół, nie tylko w Polsce, mam nadzieję, że także są inni z innych krajów, że my utrzymujemy naprawdę na całym świecie wielu misjonarzy, misjonarek. To jest to dobro, którym się dzielimy. Modlimy się za nich i składamy także ofiary, czyli dzielimy się swoim dobrem. Wyobraźcie sobie, że ponad prawie, że 2000 osób, księży, sióstr zakonnych, ludzi świeckich w moim, twoim imieniu głosi dobrą nowinę. I to nie głosi tylko i wyłącznie to, że Jezus Chrystus jest Panem i On nas wybawił, ale także głosi przez to, że na przykład pojadą do nich, postarają się o to, żeby jakaś studnia została wykopana na misji, czy jakieś leki były dostarczone na misję i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość tego, że właśnie idziemy w tym samym kościele. Jesteśmy w tym samym kościele, który był na samym początku za czasów, można powiedzieć, świętego Pawła i który jest dzisiaj, w roku 2024. I chciałem wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć wam, że to jest naprawdę wielkie dobro, które dajecie. Ktoś daje 2 złote, ktoś daje złotówkę, ktoś daje tylko zdrowaś Mario, ktoś daje 1 000 000 złotych. Pamiętajmy, że to jest dobro, które dajemy. Każdy daje tak, jak potrafi i umie. I otóż ksiądz Tomasz Klewicz cytuje fragment z katechizmu Kościoła katolickiego. Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego posiadacza zarządcą opatrzności. Powinien pomnażać i rozdzielać jego owoce innym, a przede wszystkim swoim bliskim. To jest w katechizmie w punkcie 2404. Można było powiedzieć, że jesteśmy w jakiejś mierze zarządcami opatrzności. Każdy z nas ma coś do zarządzania. I każdy z nas zarządza tym. Albo zrobić coś dobrego, albo po prostu zużyje to do czegoś złego. Dobrze jest pamiętać o tym, że Bóg chce, żebyśmy byli tymi zarządcami. Dlaczego? Bo nam daje wiele rzeczy. Bo gdyby nie chciał, to by mi nie dał. Widocznie mnie nie uważa za dobrego zarządcę, ponieważ nie mam, nie wiem, jakichś wielkich sum. Wiemy doskonale, że wielu ludzi, którzy dostali wiele w swoim sercu, do majątku, nie okazali się dobrymi zarządcami, ale Pan Bóg będzie nad nimi, nie my będziemy sądzić. Natomiast postarajmy się zarządzać tymi dobrami, które my mamy, w sposób jak najpiękniejszy i jak najlepszy.
tak żebyśmy mogli spokojnie przed Panem Bogiem stanąć, używałem tych dóbr w sposób właściwy i dobry. I do Księgi Mądrości, bo muszę jeszcze to powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że ta Księga Mądrości jest naprawdę bardzo ważna. I bardzo bym was prosił, żebyście sobie zapamiętali na całe życie ten fragment z Księgi Mądrości. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będzie śmierć, to ona nie jest śmiercią na wieki. Śmierć według nas, chrześcijan, to jest przejście, można powiedzieć, na drugą stronę. I teraz ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, ale jak ktoś nie wierzy, że zmartwychwstanie, może nie wierzyć, przekona się. I dlatego też, bo, dlaczego? Bo Bóg nas powołał do nieśmiertelności. Natomiast śmierć weszła przez zawiść diabła i warto o tym powiedzieć. I zwłaszcza tym, którzy ciągle mają kłopot z Auschwitz, z wojnami, z jakimś bólem dzieci na przykład. Śmierć, choroba, cierpienie, osłabiona wolna wola to jest skutek nieposłuszeństwa człowieka wobec Pana Boga. Człowiek dał prawo wejścia w życie świata poprzez to, że powiedział Panu Bogu nie. No to nie mógłby nas Pan Bóg stworzyć inaczej. Mógł. A dlaczego nie zrobił tego? Bo nas kocha. Bo tylko tam, gdzie jest wolność, tam jest miłość. I warto o tym pamiętać. I kiedy będziecie dyskutować z rozmaitymi ludźmi, warto ten pierwszy rozdział Księgi Mądrości, zresztą tych rozdziałów jest więcej jeszcze takich bardzo pięknych i dobrych. I warto jest wziąć właśnie taki fragment Pisma Świętego i powiedzieć, oczywiście możesz nie wierzyć w to, ale ja żyję według takich zasad, według takiej mądrości. Chcesz mi zaproponować inną mądrość? Mogę wysłuchać, ale wysłuchaj także nie mojej mądrości, tylko mądrości Pana Boga. Bardzo często okazuje się tak, że owszem, oni coś chcieliby powiedzieć, ale posłuchać nie. A pamiętajmy, że ze słuchania rodzi się wiara. Dlatego wielu ludzi nie chce słuchać ani kazań, ani jakichś dobrych kazań, powiedzmy sobie na YouTubie, czy jakichś konferencji, czy jakichś dobrych książek. Dlaczego? Bo nie daj Boże, by uwierzyli. I czasami rozmowa z jakąś osobą, która będzie nas epatować jakimiś trudnymi sytuacjami, jest bezsensowna. Dlaczego? Bo jeśli ktoś nie jest otwarty na dialog, to trudno rozmawiać. Więc co lepiej? Lepiej pójść na mszę świętą, przyjąć komunię świętą w intencji tej osoby, pomodlić się za tą osobę, aniżeli denerwować się, że ta osoba nie chciała nas wysłuchać. Czasami może nawet wypicie szklanki herbaty, powiedzmy sobie, z drugą osobą jest może ważniejsze, aniżeli te wszystkie dywagacje, które robimy. Żeby ten człowiek wiedział, że go szanuję, mimo jego innych poglądów. Żeby on wiedział, że ja chcę korzystać z mądrości Bożej, nie dla siebie tylko, ale także dla drugiego człowieka. Tak samo, jak dbam o drugiego człowieka od strony materialnej. Nigdy nie zapomnijmy o tym, że my nie jesteśmy organizacją pozarządową, tylko jesteśmy organizacją, jeśli tak można nazwać, wspólnotą ludzi, którzy dbają zarówno o ducha, jak i o ciało. I dlatego też od początku pandemii ta msza święta o godzinie 9 transmitowana w Polsacie jest zawsze w tych dwóch intencjach. O łaskę zdrowia duszy i ciała, żebyśmy nie zapomnieli o duszy. Tak jak naprawdę w wielu sprawach i w wielu wypadkach pamiętamy o ciele swoim i drugiego człowieka. Niech Matka Najświętsza nam pobłogosławi właśnie w takim dobrym myśleniu, w mądrości Bożej.